przyszłość to przede wszystkim współpraca. Myślę, że wiele już dobrego jest za nami, ale ważne to, aby dbać o dobre relacje, żeby razem realizować różnego rodzaju projekty. Zresztą Dni Dziedzictwa jest takim projektem chyba najbardziej miejskim, ponieważ to jest trzecia dzisiaj edycja i cały projekt poświęcony jest naszemu miastu i przeszłości, i teraźniejszości, i przyszłości. Projekt Pomyśl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to program współpracy transgranicznej Interreg i w ogóle elementem albo istotą takich programów jest zbliżanie ludzi z obu stron granicy oraz takie rozwiązywanie problemów, które tworzy sama obecność granicy państwowej, by ta granica była, można powiedzieć, przezroczysta. Europa Miasto Gerlitzgorze to jest miejsce niepowtarzalne, to jest miejsce o olbrzymim potencjale, ale też zderzające się z wieloma problemami i wyzwaniami. Jest to miasto połączone od zawsze, sztucznie kiedyś rozdzielone, natomiast w tej chwili widać bardzo dużo inicjatyw łączących te oba miasta i oba tak naprawdę regiony. Także to, o czym ja myślę, to jest wspólny region neutralny klimatycznie, bo tak jak zmiany środowiskowe nie mają granic, tak samo powinniśmy wspólnie kreować właśnie tą transformację w kierunku stania się dobrym miejscem do życia. Tam, gdzie jest wiedza, to się koncentruje też przemysł, nie? I to widać, że już powoli tutaj miasto się rozwija. Z Gorzelcem już rozmawiamy tutaj o wodorze, o technologiach wodorowych. Przyszli młodzi inżynierowie dzisiaj z klocków kartonowych konstruują miasto przyszłości, miasto, w którym chcieliby żyć. Tworzymy polsko-niemieckie miasto na makiecie, budowle, które my sami sobie wymyślamy. Zgorzelec Gerlitz w przyszłości to miasto na pewno neutralne klimatycznie, to miasto zielone, to miasto radosne oraz miasto dobrych ludzi. Sama interkulturowość tego miasta jest olbrzymim potencjałem. Na tej bazie można naprawdę dużo wygrać, sięgając do dziedzictwa kulturowego, sięgając właśnie do tego iskrzenia, które jest na styku dwóch kultur, słowiańskiej i germańskiej. Myślę, że przed nami, przed Gerlitz Gorzelcem tutaj bardzo dużo jeszcze dobrych rzeczy się wydarzy.